Państwu. Dziękuję za przybycie dzisiaj. No, zwłaszcza w taką pogodę trudną. Bardzo miło Państwu tutaj w galerii i przedstawić doktorka Kamila Gorniczak, która jest historyczką sztuki. Może wstać też. Architektką Katedry Teorii Sztuki w Instytutu Historii Sztuki w Warszawie. Uniwersytet Warszawskiego. Zajmuje się historią fotografii, krytyką artystyczną i sztuką współczesną i też jest autorką takiej wspaniałej publikacji Rodzina Człowiecza, recepcja wystawy The Family of Men w Polsce, humanistyczny paradygma fotografii, która wyszła w tamtym roku. Jest nam niezwykle miło, że zgodziła się poprowadzić wykład towarzyszący wystawie Macieja Musiała, przygotowanej przez Kamilę Kongulską i Kiecki Brawie, którą możemy teraz oglądać w galerii. Więc zapraszam. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło, że mogę coś od siebie dodać do tej bardzo ciekawej wystawy. I ten dzisiejszy wykład, tak sobie pomyślałam, właśnie jako próbę potraktowania tych fotografii wybranych z archiwum Macieja Musiała jako takiego przyczynku może do przemyślenia właśnie problemów fotografii reportażowej lat 70., co sprawia, że pewnie gdyby chcieć wszystkie wątki poruszyć, to w tej godzinie mniej więcej byśmy się nie zmieścili. Natomiast no, postaram się przynajmniej pewne kwestie zasygnalizować. Mam nadzieję, że one będą dla Państwa interesujące. I jeśli już mowa o tej wystawie i o archiwum, z którego jakby tutaj autorki, kuratorki wystawy dokonały wyboru, no to nie sposób nie wspomnieć o ogromnym problemie badawczym, jakim są magazyny ilustrowane. I od tego właściwie chciałabym zacząć, dlatego że tutaj już na wstępie i przy okazji tej wystawy i właściwie chyba jak zaczyna się myśleć o dorobku Macieja Musiała, no to pojawia się studenckie pismo ilustrowane itd., które poniekąd, jak sądzę, obrosło już taką pewną legendą, tak? Jako właśnie ten periodyk, który skupiał wokół siebie zarówno takich progresywnych, młodych intelektualistów od początku lat 60. przez lata 70., no jeszcze też w latach 80. powiedzmy, jak i to medium, którym fotografia odgrywała wiodącą rolę. I myślę sobie, że ten tytuł mojego wykładu, w którym pojawia się nawiązanie do filmu Andrzeja Wajdy Niewinni czarodzieje, ta analogia wydaje mi się ciekawa, dlatego że żeby zrozumieć właściwie może czym było ITD, to warto sobie przypomnieć bardzo burzliwe i właściwie pod koniec dramatyczne losy na przykład magazynu Po Prostu, które zostaje zamknięte radykalnie tak przez władzę w 1957 roku, co skutkuje też takimi rewoltami, można powiedzieć, studenckimi. I tamten incydent, czyli właściwie takie brutalne przerwanie fermentu intelektualnego, które ma miejsce w tym młodym środowisku kulturalnym w okresie Odwilży, trochę wyjaśnię, czym są w ogóle te magazyny ilustrowane, czym były, jak może należałoby je widzieć, te, które funkcjonowały w okresie PRL-u. Ponieważ z jednej strony właściwie były to takie media, które niewątpliwie służyły ugruntowywaniu jakiejś takiej wizualnej polityki, także w sferze kultury, która no, może być scharakteryzowana jako taki język oficjalny, język propagandowy. Ale z drugiej strony bardzo często te środowiska skupione wokół dziennikarzy i właśnie fotoreporterów właściwie na różne sposoby próbowały negocjować to status quo takie właśnie i wizualne, i nie wiem, może takie ideowe, które poprzez te periodyki było lansowane. I to jest dla mnie dość ważne, żeby właśnie trochę wyrwać, można powiedzieć, te magazyny ilustrowane z takiej jednowymiarowej optyki
zasadzającej się na właśnie widzeniu w tych mediach głównie jakiejś emanacji propagandy. Zresztą to też nie jest jakieś odkrycie z mojej strony, ponieważ tutaj powinnam przywołać drugą wystawę może, z którą Państwo myślę, że nie tak dawno mieli okazję się mierzyć, czyli tą poświęconą magazynowi Polska w Zachęcie, której kuratorkami była Marta Przybyło, która mnie tu zapowiadała, i Karolina Puchała-Rojek. Więc to są takie dwie wystawy, które można potraktować jako punkt odniesienia też dla nas tutaj dzisiaj. I mówiąc o ITD, jako właśnie takim magazynie, w którym zarówno w jakimś sensie dostrzegamy ten propagandowy wymiar, prawda, również wizualności, jak i właśnie tą drugą stronę, czyli takie próby negocjowania, powiedzmy, tego wizualnego status quo, no myślę, że sytuuje się Maciej Musiał w końcu również, tak, i wielu innych bardzo wybitnych fotoreporterów współpracujących na przestrzeni lat z magazynem ITD. I mogłabym pewnie ich tutaj wymieniać i te nazwiska padną. Przede wszystkim może będę mówiła o Sławku Biegańskim, o Andrzeju Baturo, o Krzysztofie Barańskim, ale to jest oczywiście tylko taki wybór tych postaci, jest, no, można powiedzieć, że ogrom. Jeśli chodzi o tą legendę ITD, jako właśnie takiego bardzo progresywnego środowiska, no to warto też pamiętać o specyficznym plasowaniu się tego właśnie magazynu w takiej czołówce, można powiedzieć, no chlubnej chyba z dzisiejszej perspektywy, tych pism, które najczęściej spotykały się z ingerencją cenzorską. No więc to już dużo mówi, jeśli chodzi o status, no powiedzmy, i samego magazynu, i tych wszystkich również fotoreporterów, którzy wokół niego byli skupieni. I to jest kwestią nie do końca, myślę, wciąż rozpoznaną. Natomiast można się spotkać z takimi stwierdzeniami, że te fotografie jako, no, obrazy nie traktowane tak poważnie przez cenzurę dużo częściej no, miały może ten potencjał taki krytyczny względem rzeczywistości prezentowanych tematów. Jest to na pewno warte rozważenia, chociaż mi się wydaje, że przede wszystkim w takiej perspektywie, gdy obserwujemy relacje pomiędzy tekstem i obrazem, i wtedy można sobie faktycznie zadać te pytania, na ile jedno drugie oświetla i w jaki sposób pewne elementy, może nie do końca wygodne też dla takiej może jednowymiarowej narracji propagandowej, tutaj funkcjonują. I to jest również ważne od takiej strony, jak sobie to wyobrażam, ponieważ może nie jestem tutaj najbardziej kompetentną osobą, ale badań dotyczących samych archiwów fotoreporterów, fotografów związanych właśnie z takimi magazynami. Z takimi magazynami, ponieważ tutaj na tej wystawie Państwo mają okazję widzieć przede wszystkim te fotografie, które nie zostały opublikowane. Takie, które były, powiedzmy, zrealizowane, tak, w ramach jakiejś może założonej, zainicjowanej tematem narracji, ale jednak w tym ostatecznie fotoreportażu, tak na łamach pisma, się nie znalazły. I to jest jeszcze dodatkowy może taki element wart przemyślenia w momencie, kiedy chcemy w ogóle zająć się dorobkiem fotoreporterów, tak? Na ile to, co było publikowane, było efektem ich własnego wyboru. Podobno w ITD często tak było, że rzeczywiście można było mieć dość dużą kontrolę, tutaj mam na myśli fotoreporterów, nad wyborem własnych fotografii, co nie było do przyjęcia w ramach nawet jakiegoś bardzo swobodnego wyboru w tamtym momencie, co było efektem, no nie wiem, być może jakiegoś wyeliminowania ze względu na kwestie estetyczne, a co na kwestie bardziej związane, powiedzmy, z wymiarem
czy wymową ideową. Więc problemów jest rzeczywiście szereg. Kolejną taką sprawą, która wydaje mi się może interesująca, może ze względu na to, czym się wcześniej zajmowałam, jest to bardzo często powracające nawiązanie czy sytuowanie się fotoreporterów itd. w ramach pewnej tradycji fotografii reportażowej, która już w Polsce wówczas była ugruntowana. Tutaj mam na myśli oczywiście to środowisko fotoreporterów związanych przede wszystkim z tygodnikiem ilustrowanym Świat w latach 50. w okresie Odwilży. Władysław Sławny to jest oczywiście tą postacią, która jest jakby można powiedzieć, że czołowa, ale no, warto wymienić choćby Jana Kosidowskiego czy Konstantego Jarochowskiego, którzy ten Jan Kosidowski też jeszcze nam się przez chwilę dzisiaj pojawi. Więc to, że przypisuje się właściwie tym młodym, w tym momencie mówimy o młodych, tak, fotoreporterach związanych z ITD w latach 60. i 70. taką właśnie genealogię, nie jest efektem takiej chyba optyki historyka, która próbuje coś tutaj narzucić, a rzeczywiście bardzo częstym takim przedmiotem deklaracji samych fotoreporterów. I na chwilę może tutaj sobie przeskoczę taki screen z Archiwum Muzeum Historii i Fotografii w Krakowie, ale tak jest to chyba łatwiej, bardziej adekwatnie, żeby to pokazać, do takiej wczesnej bardzo fotografii Sławka Biegańskiego, który miał taki status zarówno właśnie w tym kręgu ITD, jak i w ramach powiedzmy szeroko pojętej fotografii reportażowej w latach 60., 70., taki status trochę takiego guru, tak? Takiej postaci charyzmatycznej, która miała oczywiście duży wpływ na tych nieco młodszych, powiedzmy urodzonych w latach 40. fotoreporterów. To jest jedna z jego fotografii, może zostańmy przy tej, z końca lat 50., która według mnie no, dobrze ilustruje właśnie ten problem związany z genealogią, takim sytuowaniem się w ramach tradycji fotografii reportażowej lat 50., tych właśnie fotoreporterów, których my kojarzymy z ITD powiedzmy w następnych dekadach. Biegański sam deklarował, że zafascynowała go nieco innego jak tylko wystawa Rodzina Człowiecza i cały ten fenomen fotografii humanistycznej. Także ten, który niewątpliwie w Polsce był promowany właśnie przez to środowisko fotoreporterów Świata. I biorąc powiedzmy za dobrą monetę tę deklarację Biegańskiego, nie tylko jego zresztą, szereg innych postaci, tutaj często też się pojawia Ryszard Kapuściński, rówieśnik Biegańskiego, jako ten, który stwierdził, że właściwie zaczął pisać pod wpływem kontaktu z wystawą Rodzina Człowiecza, czyli właśnie z tą taką erupcją powiedzmy fotografii humanistycznej. Biorąc to za dobrą monetę, no, można byłoby się zastanawiać, na ile rzeczywiście, jeżeli już chcielibyśmy śledzić jakieś kwestie takie związane może bardziej z estetycznym wymiarem fotografii, ale też tym ideowym, jak sądzę, na ile rzeczywiście ta tradycja takiego humanistycznego fotoreportażu przetrwała, została przepracowana czy jakoś redefiniowana przez to młodsze pokolenie fotoreporterów, o których właściwie tutaj pewnie powinniśmy mówić, jeżeli Macieja Musiała również traktujemy jako właśnie postać, która z tym kręgiem była związana. Tutaj pozwolę sobie się na chwilę cofnąć może do tych dwóch fotografii, które właściwie nie znalazły się tak, w ramach tego fotoreportażu opublikowanego na łamach ITD w roku 70. Natomiast znajdują się na tej wystawie. I przyznam szczerze, że miałam takie, nie wiem, może skojarzenie pewne, nie wiem, czy ono będzie dla Państwa przekonujące, dotyczące właśnie tej jednej i drugiej fotografii. Jeśli chodzi o tę pierwszą, to tutaj, tak jak mówiłam, to co było publikowane, co nie było publikowane z lewej strony, właściwie na dole widzą Państwo taką
w dużej mierze analogiczną, analogiczny kadr do tego, który tutaj również na wystawie się znalazł, takim bardzo, myślę, przemyślany kompozycyjnie, z takim wieloplanowym układem. Natomiast ten drugi wydaje się być trochę chyba jednak inny. Trudno mówić może o jakimś szczególnym jego zakomponowaniu. Może bardziej jest takim właśnie próbą, nie wiem, uchwycenia pewnej takiej migawki, może nawet trochę taki ma wymiar, nie wiem, jakiegoś komentarza o takim charakterze obyczajowym. Zresztą gdzieś, jeżeli byśmy tam się zaczęli wczytywać w ten fotoreportaż, no to taki komentarz, zrobione oczy i solidna praca, słowem egzotyka na budowie, więc te studentki trochę tutaj sugeruje się, że właśnie powinno się być może na nie spojrzeć właśnie trochę jako na takie jeszcze, nie wiem, niedługo wcześniej funkcjonujące na łamach magazynów frustrowanych kociaki, a z drugiej strony jako właśnie taki element właściwie tego całego kontekstu społecznego. I te dwie fotografie, moim zdaniem, trochę takie na dwóch biegunach może pewnej estetyki fotografii reportażowej się sytuujące, tak mi jakoś przypomniały bardzo znane takie kadry, no to jest tylko jeden, ale żeby Państwu przypomnieć i zwizualizować klasyka, tak, fotografii humanistycznej, czyli Henri Cartier-Bressona. To jest oczywiście bardzo znana fotografia z 1933 roku, to z Sewilli. Czasem bywa błędnie interpretowana jako taka nawiązująca do wojny w Hiszpanii, to jest jednak fotografia wcześniejsza. Niemniej jednak chodzi mi o to, żeby oczywiście można, czy można byłoby rozważać taką właśnie, nie wiem, recepcję, może jakąś kontynuację też pewnej tradycji fotoreportażu, takiej właśnie wywodzącej się z tego modelu fotografii humanistycznej, także w późniejszym czasie, w ramach właśnie tego, wydawałoby się, bardziej krytycznego, takiego surowego języka fotografii reportażowej, który stopniowo w latach 60., ale przede wszystkim w latach 70. również się pojawia. Tutaj myślę, że nie ma może miejsca na to, żeby jakoś bardzo szczegółowo Cartier-Bressona omawiać, ale chciałam tylko Państwu przypomnieć tą klasyczną, centralną koncepcję decydującego momentu, która, bez której chyba w ogóle trudno mówić o fotografii reportażowej, takiej świadomie uprawianej w drugiej połowie, powiedzmy, XX wieku. Ta koncepcja rzecz jasna doczekała się wielu interpretacji, reinterpretacji, rozmaitych kontekstów. Natomiast w gruncie rzeczy zasadzała się na dwóch elementach, których jakoś tak marginalnie wspomniałam. To znaczy jeden dotyczył dostrzegania potrzeby orientowania się na bardzo precyzyjną niekiedy konstrukcję taką formalną kadru, estetyczną właśnie, to w jaki sposób poszczególne elementy, postacie sytuują się w ramach, tak, tego obrazu fotograficznego, z jakim mamy do czynienia. Ale to nie miałoby znaczenia, to znaczy te wszystkie kwestie dotyczące precyzji, kompozycji, nawet może niekiedy inscenizacji, ale to może zostawmy gdzieś na marginesie, ale myślę, że to jest oczywiste, jeżeli mówimy o jakikolwiek zakomponowaniu. To nie miałoby znaczenia oczywiście dla Cartier-Bressona. Jeżeli ta precyzyjna, formalna konstrukcja kadru, czy te elementy związane z pewną estetyką, nie byłyby wykorzystywane w taki sposób, żeby pozwolić rzeczywistości mówić tak wyraźniej i dotykać jakby tego, co w danym wydarzeniu, w danym temacie jest najważniejsze. Wydaje się to koncepcją chyba zrozumiałą. Trudno byłoby polemizować z tym, że jeżeli rzeczywiście jakiś temat chcielibyśmy skomentować, no to miałoby się to odbyć bez jakichkolwiek elementów organizacji, nie wiem, form w kadrze. Natomiast rzecz jasna w praktyce te rozstrzygnięcia są bardzo, no, problematyczne, trudne do realizacji. Niemniej jednak wydaje się, że to napięcie pomiędzy właśnie
tym takim, tą potrzebą może chwytania pewnych wydarzeń, zjawisk, sytuacji na gorąco, a tym dążeniem do tego, żeby nadać tym zdarzeniom i tym sytuacjom, powiedzmy, z rzeczywistości jakąś bardziej precyzyjną, może nie będzie to dobre słowo, czasem nawet artystyczną formę, no jest nieustannie obecne i chyba świadomie też obecne w ramach w ogóle tej twórczości fotoreporterskiej, również realizowanej w Polsce. Więc to jest jedna taka perspektywa, którą tak na dobrą sprawę, nie byłabym sobą, gdybym do tego nie nawiązała, ale, którą tak na dobrą sprawę tylko bardziej może eksponuje jeszcze ta właśnie słynna wystawa, do której tak bardzo chętnie powracali fotoreporterzy, czyli oczywiście wystawa Rodzina Człowiecza. To jest wystawa, jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, amerykańska. Powstała przez szereg lat, ale została po raz pierwszy zaprezentowana w Stanach Zjednoczonych w 1955 roku, natomiast w Polsce w roku 1959. To jest wspaniały moim zdaniem plakat projektu Wojciecha Zamecznika do tej właśnie wystawy, który w tym swoim centrum zawiera właściwie taki fragment fotografii Roberta Duanu z takiego bardzo słynnego fotoreportażu dotyczącego Paryża i tych zakochanych, całujących się par, tak, na paryskich ulicach z roku 50. Więc właściwie cały ten plakat jest takim skrótem odnoszącym do tego, czym ta fotografia humanistyczna, czy ten humanistyczny fotoreportaż tak naprawdę był. W momencie, kiedy ta wystawa pojawiła się w Warszawie w roku 59, rzeczywiście tutaj odniosła niekłamany sukces, to znaczy zarówno w takiej sferze oficjalnej polityki kulturalnej, ponieważ prasa się szeroko nad nią rozpływała właściwie nad jej doskonałością, jak i w takich indywidualnych chyba perspektywach, zwłaszcza tych młodych fotoreporterów, ale myślę, że nie tylko tych fotoreporterów, to miało dużo większy, szerszy taki społeczny oddźwięk. Nie znaczy też, że ta wystawa nie była krytykowana, ale to może na razie w Polsce oczywiście, bo na Zachodzie także, ale może to na razie zostawmy. W każdym razie ten rok 59 to jest taki specyficzny moment, ponieważ z jednej strony w Polsce już doskonale jest znany ten model fotografii reportażowej, bo świat i dokonania, prawda, czy to Słownego, czy Kosidowskiego, to właściwie już jest jakiś język wizualny, z którym Polacy i polscy odbiorcy są zaznajomieni. Z drugiej strony w ramach takiej perspektywy może bardziej krytyki fotograficznej, reportaż jest też takim modelem fotografii, która właściwie można by było uznać za taki model oficjalny, promowany. Oczywiście to jest specyficznie pojęty reportaż fotograficzny, taki właśnie humanistyczny, artystyczny, taki w duchu właśnie, powiedzmy, Cartier-Bressona. Też duże uproszczenie, ale myślę, że wtedy łatwiej to Państwu sobie wyobrazić. Natomiast ta wystawa, ona rzeczywiście jest takim podsumowaniem, można powiedzieć, tej tradycji, a z drugiej strony wnosi też pewne nowe elementy, jak sądzę. I może te nowe elementy, które może określiłam w taki sposób, ponieważ większość materiału fotograficznego na tej wystawie pochodziło z archiwów tygodnika Life, więc rzecz jasna byłaby to taka typowa prasowa fotografia reportażowa, ale to nie było zdecydowanie wszystkie fotografie, które na tej wystawie się pojawiły, ponieważ było też trochę takich fotografii, które bardziej by chyba sytuowały się w takim modelu fotografii, wiem, dokumentalnej, może fotografii społecznej, nawet niekiedy odnoszącej się do pewnych archiwów takich rodzinnych czy prywatnych. Tych fotografii nie było dużo, ale one zajmowały dość takie
wydaje mi się całkiem ważne miejsce jakby w tej narracji. Żeby podać jakiś przykład, no to nie wiem, nawet jakaś taka bardzo wczesna fotografia rodzinna samego twórcy tej wystawy, Eduarda Steigena, się tam znalazła, fotografia jego matki. Więc takie trochę pomieszanie może dość subtelne, ale jednak pomieszanie porządków wizualnych, które tam miało miejsce, wydaje mi się, że może być trochę przynajmniej jakimś takim elementem, który wyjaśnia późniejszą, dość długotrwałą jednak fascynację tym projektem. No bo powiedziałam, że on był interesujący wciąż, nie wiem, dla Biegańskiego, no też dla tych fotoreporterów, którzy funkcjonują w latach 70. w takim już bardziej, to już Państwo wiedzą, takim krytycznym, bardziej surowym modelu, prawda, fotografii reportażowej, który już nie do końca być może przypomina dokonania tych fotoreporterów humanistów. I gdy, jak sądzę, uwzględnia się właśnie taką perspektywę też pewnej historii czy tradycji fotografii reportażowej, to zarówno to w archiwum Macieja Musiała, jak sobie to wyobrażam, można zobaczyć też w ramach pewnych takich właśnie, nie powiedziałam, że standardów, ale może pewnych takich strategii, które wiążą się właśnie z też bardzo określonym jednak modelem myślenia o fotografii, tak, i komentowania rzeczywistości poprzez fotografię. Tutaj mam na myśli właśnie te takie operacje rozmaite związane z próbami szukania chociażby takich anegdotycznych napięć pomiędzy przedstawionymi postaciami, takimi jak choćby, no nie wiem, tutaj czasem to jest zabarwione nutką ironii, czasem jakimś takim może bardziej gorzkim czy krytycznym tonem. Bardzo różnie to wygląda, ale takie właśnie zabiegi, które w dalszej perspektywie zmierzają do prób z jednej strony może takiego metaforyzowania, tak, czy budowania właśnie poprzez specyficznie rozgrywane i ujmowane również formalnie sceny jakiegoś takiego, takiej pewnej, nie wiem, myśli czy szukania dialogu pomiędzy tym, co zakładał może tak, a nie inaczej organizując kadr fotograf, a tym, co jest w stanie odczytać czy odebrać odbiorca. I trudno tutaj pewnie zatrzymywać się nad tymi poszczególnymi fotografiami i bardzo skrupulatnie analizować, ale myślę, że gdyby Państwo się o to pokusili, to w dużej mierze by się to udało. To znaczy okazałoby się, że rzeczywiście nie tylko same narracje, czyli to mam na myśli fotoreportaże, tak, którym towarzyszy tekst, które oczywiście były publikowane, mają właśnie tego typu wymiar. Czasem się mówi zresztą, że to, co ukazywało się na UMAH itd., to nie były fotoreportaże jako takie, czyli bardziej takie eseje fotograficzne. Może i tak, znaczy może nie chciałam tego tutaj rozstrzygać. Ja mam bardziej wrażenie, że to takie myślenie o tym, że sama nawet pojedyncza fotografia może być narracyjna, może oferować jakiś taki metaforyczny przekaz i może budować właśnie taką platformę dialogu, to tak na dobrą sprawę jest clue w ogóle tego fotoreportażu w takiej tradycji humanistycznej, więc o tyle mam wrażenie, że tutaj to powoływanie się na rodzinę człowieczą, powoływanie się na tradycje fotoreporterów świata jest faktycznie uzasadnione. Nie tylko dlatego, że to podobnie wygląda, tylko dlatego, że cała strategia w ogóle myślenia o tym, czym jest fotografia, jaka jest może też powinność w ogóle samego fotografa, jest tutaj faktycznie no, jakoś zbieżna. Więc myślę, że można sięgać głębiej i próbować śledzić właśnie te rozmaite tropy. Poza tym, kiedy już mówiłam o tej wystawie Rodzina Człowiecza i o tym zróżnicowaniu jednak wizualnego materiału, który się na niej pojawił, to myślę, że też warto byłoby się zastanowić nad tym, na ile
Było tam również miejsce na takie fotografie, które niekoniecznie właśnie wpisywały się w taki bardzo klasyczny model takiego optymistycznego, opartego na anegdocie może, na pewnej właśnie ironii czy humorze, myślenie o tym, tak, jak wyartykułować jakieś treści, jak skomentować tą rzeczywistość w kadrze, ale pojawiało się dużo bardziej też takie fotografie niejednoznaczne, nie wiem, czy krytyczne, to byłoby dobre słowo, ale na pewno takie, które operują całą właśnie paletą rozmaitych nastrojów i również rozmaitych takich odcieni, może nie wiem, czy modeli estetycznych. Dlatego, że na wystawie Steichena no, pojawiła się oczywiście plejada francuskich chociażby fotoreporterów, czy tej tradycji fotografii społecznej amerykańskiej, ale pojawił się na przykład Robert Frank, tak, i jego fotografie, które właściwie już były takim no, modelem fotografii dokumentalnej, ale jednak bardziej krytycznej, tak, zdystansowanej względem tego właśnie takiego estetycznego, metaforycznego, powiedzmy, wymiaru fotografii humanistycznej. I to, co się dzieje tutaj właśnie w ramach, tutaj pokazuję Państwu oczywiście te fotografie, które można oglądać na wystawie, niektóre z nich, ale w ogóle w ramach archiwów i też tego często publikowanego po prostu materiału fotoreporterów związanych choćby z ITD, myślę, że też nie jest tak, to według mnie nie jest takie proste przełożenie czy wskazanie na to, że no, nagle ta fotografia staje się bardziej antyestetyczna i bardziej krytyczna, chociaż pewnie tak, w dużej mierze i można to uzasadnić, ale też być może nawiązuje czy sięga do źródeł, do tradycji troszkę inaczej osadzonej, inaczej przepracowanej, tak? I na inne elementy w ramach tej samej tradycji można położyć akcent. Nie wiem, czy mówię to w taki sposób przekonujący, ale spróbuję, chciałabym spróbować powiedzieć o tym, przeskakując trochę tę dekadę lat 70. do roku 80. Tutaj widzą Państwo, to są takie stykówki, no ten materiał nie jest doskonały, ale są to fotografie wykonane w przestrzeni pierwszego ogólnopolskiego przeglądu fotografii socjologicznej w Bielsku Białej w roku 80. Pomyślane w taki sposób, żeby składało się z trzech wiodących wystaw, takich przeglądowych, związanych właśnie z rozpatrzeniem tradycji i aktualności fotografii społecznej, czy też fotografii dokumentalnej, fotografii reportażowej i rozmaitych pokazów towarzyszących. Komisarzem tego przeglądu był Andrzej Baturo. Andrzej Baturo też był bardzo takim ważnym właściwie fotoreporterem związanym z ITD, a współpracował z nim przy tym projekcie Krzysztof Barański. Czyli właściwie cały ten przegląd był takim przedsięwzięciem bardzo mocno osadzonym, trzeba powiedzieć, w ramach takiego myślenia o fotografii reportażowej, z którą mamy do czynienia po prostu w tym środowisku ITD. I moim zdaniem bardzo ciekawy sposób podsumowywał problem w ogóle i tradycji fotografii reportażowej w Polsce i tego właściwie, jak być może należałoby patrzeć też na właśnie taką recepcję różnych wcześniejszych zjawisk. Ten przegląd dość niejasnych dla mnie okolicznościach po 5 dniach został zamknięty przez cenzurę. Tu do końca mówię niejasnych, dlatego że do końca nie wiem, co było tak naprawdę tą bezpośrednią przyczyną, tym argumentem, który sprawił, że został zamknięty. Czy było to, mam dwa podejrzenia może, czy było to związane z tym, że pojawiły się tam prezentowane przez fotografów
takie fotoreportaże zrealizowane podczas strajku w sierpniu 80 roku, bo to mamy listopad 80 roku, więc już te fotografie były. Czy było to związane z... trochę widać to dobrze. Czy było to związane z takim czterodniowym sympozjum, które zorganizowano na początku tego przeglądu? W tym sympozjum brało udział szereg takich właściwie ważnych, powiedziałam, prominentnych postaci, zarówno jeśli chodzi o badania nad fotografią, jak i socjologię, ponieważ ta fotografia socjologiczna, jak pewien sam termin, właściwie zrobił karierę pod koniec lat 70. i zaczął być traktowany przez samych fotografów tak na dobrą sprawę, jako właśnie ten termin, którym powinno się określać ich dokonania. To jest ważne, myślę, i ciekawe, że ta tradycja fotografii, nie wiem, czy to humanistycznej, czy takiej reportażowej, w pewnym momencie przybiera konsoliduje się w ramach, tak, pewnego terminu. I właśnie to sympozjum, tam było 10 osób bodajże, nie wiem, czy jestem w stanie precyzyjnie wskazać wszystkich, no ale na pewno Zbigniew Dłubak, Urszula Czartoryska, tutaj właśnie ten fragment, jest też ważny, Andrzej Ziemilski, dziennikarz i socjolog. Na pewno również Alfred Ligocki się tam też pojawił, więc właściwie takie rzeczywiście ważne postaci, które były w stanie, powiedzmy, krytycznie, myślę, z dużą świadomością skomentować ten stan fotografii, takiej dokumentalnej, też fotografii prasowej. No i dlatego mówię, że nie wiem dokładnie, co tutaj było przyczyną, być może również jakieś wypowiedzi, które podczas tego na tym sympozjum padły. I tutaj ten drugi cytat, fragment, on pochodzi z zapisu audio jednego z referatów, właśnie z tego referatu Andrzeja Ziemilskiego, który później był opublikowany na łamach fotografii, ale nie w całości. Więc pewne stwierdzenia, to zresztą dzięki uprzejmości Inez Baturo mogłam przesłuchać, że tak powiem, tego zapisu. Pewne stwierdzenia się nie znalazły później w tym tekście opublikowanym, więc można sobie tak, powiedzmy, wyobrazić, w jakim kierunku ta refleksja tam płynęła podczas tego sympozjum i rzeczywiście była gorąca, tak? Zresztą w bardzo gorącym też politycznie i takim ideowo momencie. I generalnie podczas tego przeglądu fotografii socjologicznej, tego pięciodniowego, jak się okazało, ale takiego właśnie bardzo, bardzo gorącego, obfitego w dyskusję i też bardzo interesującego, jeśli chodzi o same wystawy, odbyła się właśnie takie dwie kwestie się pojawiły. Z jednej strony pewne dowartościowanie fotografii właśnie reportażowej jako tego medium, które jest w stanie bardziej zbliżyć się do prawdy i przekroczyć tą barierę takiej właśnie lukrowanej propagandy, mówiąc bardzo oględnie, a z drugiej strony pojawiło się taki ton trochę rozliczeniowy, tak? W jaki sposób przemyśleć tradycję fotografii reportażowej w Polsce, jak uwzględnić być może kwestie, które nie mogły być pokazywane przez fotografów, czy można je odzyskać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jest to bardzo interesujące tutaj również w odniesieniu tej wystawy Macieja Musiała i w ogóle tych inicjatyw, które tutaj fundacja podejmuje, ponieważ to właściwie dotyczyło takiego problemu ponownego otworzenia pewnych archiwów, powrotu do tego, czego nie można było pokazywać. I chciałam się tu odwołać tylko do jednej może wystawy, tak ramowo, żeby trochę to jeszcze, mam nadzieję, wybrzmiało bardziej precyzyjnie. Nie mam tu niestety właśnie takich lepszych ujęć, to jest tylko katalog towarzyszący jednej z tych wystaw w ramach przeglądu, a mianowicie wystawie Dokument Czasu. Wystawa Dokument Czasu obejmowała dekadę właśnie lat 70. Komisarzem, takim kuratorem właściwie tej wystawy był Mariusz Hermanowicz. I katalog choćby był wyposażony w taki bardzo króciutki wstęp, który sygnalizował pewną strategię,
jaką kurator, ale jak rozumiem, sami fotografowie właściwie przyjęli, żeby pokazać dekadę lat 70. i pokazać fotografię dekady lat 70. Tutaj rzecz jasna, już nie wchodząc może w szczegóły, większość, większość rzeczywiście tych fotografów, których zdjęcia znalazły się na tej wystawie, była związana z ITD, więc no tylko można oczywiście, znaczy z jednej strony było to zrozumiałe po prostu, a z drugiej no też ważne. Jaka była ta strategia? Mianowicie taka, że każdy z fotografów miał że 2 metry kwadratowe przestrzeni i sam wybierał własne fotografie po prostu do te, które chciał pokazać i mógł pokazać. I moim zdaniem jest to niesamowicie ciekawy, prosty wydawałoby się gest takiego otworzenia tak własnego też archiwum, ponieważ Państwo też doskonale wiedzą, że pojawia się to w różnych wypowiedziach fotoreporterów, że no, nie wiem, niektóre rzeczy fotografowali na potrzeby zleceń, niektóre swoim własnym aparatem dla siebie i tak właściwie gdzieś tam nieustannie lawirowali tak między tymi porządkami i wtedy rzeczywiście samą zasadę przyjęto taką, żeby te archiwa właściwie sami oni otworzyli. No i katalog nie daje wglądu do końca w to, co tak na dobrą sprawę było tam pokazane. To są tylko niektóre pewnie fotografie z tych, które tam się pojawiły. Natomiast no, pewnie nie jest to możliwe do odtworzenia. Gdyby było, to być może byłoby to dopiero czymś niezwykle interesującym. Drugą wystawą, która wtedy się pojawiła, której komisarzem czy kuratorem był Jan Kosidowski, była wystawa z perspektywy lat. I ta wystawa z perspektywy lat też jest na pewno bardzo interesująca, ponieważ ona miała obejmować fotografie dokumentalne, reportażowe, właśnie takie społeczne, w takim przekroju od 45 do 70 roku. I tam również została przyjęta ta zasada. To już jest bardzo ciekawe. Czyli taka zasada, że również zostali zaproszeni fotografowie, już w takim historycznym, prawda, jakby wymiarze, do tego, żeby wybrali częściowo fotografie z własnych archiwów i również sami je zaaranżowali, pokazali. Czyli ten sam gest właściwie takiego może też krytycznego przemyślenia tradycji fotografii reportażowej, dokumentalnej się tam pojawił. I tu właśnie jest taki fragment wstępu Kosidowskiego do katalogu tej wystawy, ale taki, myślę, że w tym momencie już dla Państwa bardzo, bardzo zrozumiałe, dla mnie z kolei ciekawe, dlatego że tutaj warto byłoby tak myślami już chyba tylko wrócić do tej wystawy Rodzina Człowiecza, o której wcześniej powiedziałam, która rzeczywiście była takim kamieniem milowym, punktem odniesienia, który tak do końca właściwie nigdy nie został usunięty chyba ze świadomości fotoreporterów, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji w ogóle nawet się znaleźli, tak, jeśli chodzi o takie wybory polityczne, które od tego 80 roku tak na dobrą sprawę zaczęły już bardzo wyraźnie decydować o ich możliwościach w ogóle zawodowych. Ale to, co tutaj napisał właściwie Kosidowski, odwołując się do prób stworzenia takiej wystawy, która właśnie nie będzie już tworem organizatora czy reżysera. Trochę tak jak w Rodzinie Człowieczej, bo byliśmy Steigena, który wyreżyserował całą tę wystawę, zaprojektował narrację. Natomiast tutaj mamy ten gest takiego oddania głosu, tak? Oddania pola samym fotografom, fotoreporterom i jakby dopuszczenie ich do stworzenia tego pokazu. Mam wrażenie, że bardzo dobrze określa takie pewne przesunięcie też, jakie się dokonuje w ramach tradycji właśnie fotografii reportażowej czy fotografii dokumentalnej. Chodzi na pewno o to, że ta świadomość właściwie napięcia pomiędzy tym, co oficjalne, tym, co prywatne, tym, co można pokazać, powiedzieć, tym, czego nie można,
jest znacząca i właściwie ona, tak, tutaj zaczyna decydować o tym, w jaki sposób ta fotografia mogłaby być i powinna być rozumiana. Natomiast te kwestie, które były istotne również w latach 50., jak etos fotoreportera, misja, tak, właściwie taka, która związana jest z takim powołaniem do pokazywania prawdy, tego, co niewygodne, tego, co usunięte gdzieś na margines, ona tutaj trwa. To znaczy ten element, można powiedzieć, który tak na dobrą sprawę fascynował także samego Steichena i właściwie tych wszystkich fotografów humanistów, on tutaj bardzo wyraźnie moim zdaniem przetrwał, żeby nie powiedzieć, że jeszcze bardziej właściwie został wyeksponowany. To jest bardzo ciekawe, dlatego że mówiłam wcześniej o takim problematycznym może trochę terminie fotografia socjologiczna. No mam wrażenie, że rozbiór tego terminu też wnosi dużo do właśnie takich przesunięć, przewartościowań w obszarze fotografii reportażowej i dokumentalnej, ponieważ to zainteresowanie socjologicznością było tak na dobrą sprawę podyktowane tym, że dążono do tego, żeby pokazać fotografię, która będzie wręcz naukowa, obiektywna, w taki bardzo analityczny sposób, tak? Która będzie pokazywana jako to medium, którym można prawdziwie uchwycić prawdziwą rzeczywistość. My dzisiaj wiemy, że to jest problematyczne, natomiast w dużej mierze wtedy ten element takiej refleksji, chyba wiary też w to się rzeczywiście wśród fotografów pojawiał, co może być zaskakujące, ale może właśnie nie jest, kiedy się to przemyśli. Z drugiej strony, mówiąc socjologiczna, w jakimś sensie trochę neutralizowało się to zaangażowanie społeczne fotoreportera. Myślę, że było to strategiczne, dlatego że można było pokazać fotografa, fotoreportera właśnie jako tego, który no nie, on jest po prostu po stronie tego obiektywizmu, neutralności, rejestracji i trochę odsunąć ten bardzo niewygodny w tamtym czasie zarzut no jednak zaangażowania, takiego krytycznego zaangażowania, może politycznego krytycznego zaangażowania. Więc to jest też jedna z takich dość istotnych kwestii. No a jeszcze może jedną, która tutaj też się w ramach tych rozmaitych debat pojawiała, był nieustanny problem dotyczący tego, czy fotografia, czym jest właśnie ta fotografia, zwłaszcza fotografia dokumentalna, czy fotografia reportażowa, czy jest sztuką, czy nie jest. I to też było nie bez znaczenia tutaj, można powiedzieć, dla tych debat, które w roku 80., ale tak na dobrą sprawę całej przestrzeni właściwie wcześniejszych lat się kształtowały. Więc zmierzając jakby powoli do konkluzji jakiejś, do końca tego mojego wywodu, w którym przeszliśmy właściwie przez szereg jakichś takich problemów od lat 30., jak się okazuje, przez lata 50. do tego roku 80. Właściwie tym, co chciałabym jakoś Państwu powiedzieć i rzeczywiście przekazać, żeby nie powiedzieć, że trochę sprzedać taką własną myśl, byłoby właśnie to, żeby próbować właśnie obserwować tą tradycję fotografii reportażowej, fotografii dokumentalnej PRL-u, no bo my w tym momencie mówimy jednak o pewnej też ramowo, tak, formacji systemowej, politycznej, w taki może trochę bardziej zniuansowany niekiedy sposób, obserwując właśnie bardzo czasami takie subtelne, wydają się subtelne przesunięcia, czy to właśnie terminologiczne, czy to pewne deklaracje fotografów w takim poszerzonym polu, dlatego że w zależności od kontekstów, w zależności też od takich bardzo radykalnych wydarzeń, no myślę, jak, no takich wydarzeń politycznych po prostu. Tutaj no choćby październik 56 roku, marzec 68 i sierpień 80, one są takimi momentami, kiedy ten problem fotografii, on nieustannie powraca, trochę jako taki pars pro toto może właśnie zmagań z rzeczywistością, tak, i z tą prawdą, do której chciałoby się dążyć, którą być może w ramach pewnych nawet korekt
ideowych czy systemowych chciałoby się dokonać, tak? I myślę, że badanie fotografii w dużej mierze no, jest bardzo pouczające również dla takiego obserwowania właściwie dynamiki pewnych procesów, też takich ideowych, intelektualnych, może czasami nawet właśnie takich związanych z historią polityczną. Więc może tak na tym skończę. Dziękuję bardzo.